Ahoj wilki morskie, witam was w kolejnym odcinku z serii Co nowego w testach, a w testach mamy magiczny pancernik japoński 9 poziomu. Zobaczcie, tak on tutaj się prezentuje, dość piękna jego sylwetka, kamuflaż jest jego oryginalny. Wiadomo, jeżeli kamuflaż jest oryginalny, to możemy się spodziewać, że okręt będzie okrętem specjalnym lub premiowanym. Zobaczcie, tak on się prezentuje, sylwetka bardzo piękna, mamy artylerię główną, dwie wieże z przodu i oczywiście jedna wieża z tyłu. Może jeszcze jego sygnał. To był oczywiście jego sygnał, a pancernik nazywa się Tsurugi. Tsurugi, tak jest moi drodzy, jest to okręt 9 poziomu. Wszystkie dane, które będę oczywiście wam mówił, to są dane bez zamontowania flag, kamuflaży oraz bez wyposażenia. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w testach, no i robię powtórki waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do prezentacji tego pancernika Tsurugi. No i moi drodzy państwo, to jest właśnie ten okręt, który chciałem wam tutaj pokazać. Jest to japoński pancernik Tsurugi. Tak on się tutaj, już wam pokazuję, przedstawia. Ten kamuflaż jest jego oryginalny. Zobaczcie. Proszę bardzo, to jest jego oryginalny kamuflaż. Zobaczcie, artyleria główna jest na dziobie oraz na rufie. Za chwileczkę dojdziemy tutaj do szczegółów tego oto pancernika 9 poziomu. Może przejdźmy na początku do żywotności tego pancernika. Żywotność tego pancernika to jest 69 700 i ochrona przeciwtorpedowa 41%. No i teraz artyleria. Zobaczcie, mamy, moi drodzy, baterię główną. Bateria główna składa się z trzech wież z podwójnymi działami i oczywiście, zobaczcie, znajdują się tutaj na dziobie dwie wieże, no i na rufie jest jedna wieża. I teraz, moi drodzy, jest tutaj kaliber 457 mm. I czas przeładowania. Oczywiście tutaj mówi bez zrobionego kapitana oraz ulepszeń. Czas przeładowania to jest 25 sekund. Czas obrotu wież o 180 stopni to 45 sekund. Rozrzut maksymalny wystrzelonych pocisków to jest, moi drodzy, 234 metry. Zasięg maksymalny 23 km. I ten okręt posiada pociski odłamkowo-burzące, które zadają maksymalne uszkodzenia 7300. Prawdopodobieństwo podpaleniu celu jest 35%. Zdolność penetracji do grubości pancerza 77 mm i prędkość wylotowa jest 805 metrów na sekundę. No i oczywiście jest tutaj, są oczywiście zamontowane tutaj pociski przeciwpancerne i przeciwpancerne pociski zadają uszkodzenia 13,5 tysiąca i prędkość wylotowa tych pocisków już jest 860 metrów na sekundę, a przypomnijmy sobie, burząco podpalające tylko 805 metrów na sekundę. Okręt posiada oczywiście artylerię dodatkową. Pokazuję wam w tej chwili 127 mm. Są takie dwa stanowiska z dwoma działami. Zobaczcie. Proszę bardzo, to jest coś takiego. I z drugiej strony zamontowane. To są właśnie te oto działa. I to są działa, moi drodzy, 127 mm. Czas przeładowania 5-sekundowy i zasięg maksymalny tych dział to 7
kilometrów. To są pociski HE, czyli pociski odłamkowo-burzące. Maksymalne uszkodzenia zadają 2100 z prawdopodobieństwem podpalenia 8% i zdolność penetracji do grubości pancerza 21 mm i prędkość wylotowa 725 m na sekundę. Następnie mamy tutaj, moi drodzy, również 127 mm, ale już z sześcioma, no zobaczcie, takimi oto działkami. Stanowisk z podwójnymi działkami. Proszę bardzo. To są właśnie oto te stanowiska. 127 mm. Tak to tutaj jest. I słuchajcie, czas przeładowania 7,5 sekundy. Zasięg maksymalny jest 7 km, pociski odłamkowo-burzące, maksymalne uszkodzenia 2100, prawdopodobieństwo podpalenia celu jest 8%, zdolność penetracji do grubości pancerza 21 mm i prędkość wylotowa 725 m na sekundę. I mamy oczywiście jeszcze, słuchajcie, tutaj działa 140 mm, już Wam pokazuję. To są właśnie te duże wieże. Mamy cztery takie wieże z podwójnymi działami. Zobaczcie. To jest właśnie to. I czas przeładowania 8 sekund. Zasięg maksymalny 7 km. Pociski odłamkowo-burzące. Maksymalne uszkodzenia zadają 2400. I moi drodzy, prawdopodobieństwo podpalenia celu 10% i zdolność penetracji do grubości pancerza 23 mm i prędkość wylotowa 850 m na sekundę. To jeżeli chodzi o artylerię, słuchajcie, moi drodzy, tutaj główną oraz dodatkową. Okręt posiada torpedy, zobaczcie. I to są torpedy typowo głębinowe, gdzie można zlikwidować pancerniki oraz lotniskowce. I mamy teraz wyrzutnie torped. Tu są oto, moi drodzy, wyrzutnie torped. Zasięg tych torped jest 15 km i prędkość torped 67 węzłów. Czas obrotu wyrzutni torpedowych o 180 stopni to 7,2 sekundy. Czas przeładowania wyrzutni torpedowych to 150 sekund. I mamy tutaj torpedy głębinowe, tak jak już mówiłem wcześniej, torpedy przeznaczone są dla pancerników oraz dla lotniskowców i zasięg, tak jak również wcześniej mówiłem, 15 km, maksymalne uszkodzenia 20967 i prędkość torped 67 węzłów, zasięg wykrywalności tych torped to 0,9 km. Proszę bardzo, jeszcze rzućmy okiem z jednej strony. I z drugiej strony również tego okrętu. Ok. No cóż, teraz może artyleria przeciwlotnicza. Artyleria przeciwlotnicza, już tutaj Wam mówię, to głębinówki. O, proszę bardzo, jest tutaj tego troszeczkę, matko i córko. Mamy, tak jak już mówiłem, 25 mm działka. I proszę bardzo, oto są tutaj 25 mm działka i to są działka, moi drodzy, z jednym karabinkiem, że tak się wyrażę. Zobaczcie, i jedną. Następnie mamy takich aż 20 stanowisk, zobaczcie. Nie będziemy tutaj zaglądać do cały czas, ale jest tych 20 takich stanowisk. 12 stanowisk mamy z potrójnymi działkami, zobaczcie. Proszę bardzo, tu oczywiście już fajnie widać, to są również 25 mm. O, posiadamy również działka 40 mm i mamy 8 takich stanowisk, za chwileczkę Wam oczywiście pokażę, chcę tutaj pokazać. Oto w ten sposób. No i teraz 40 mm, 8 stanowisk takich mamy tutaj. Proszę bardzo, mamy aż 8 takich stanowisk. No i oczywiście mamy
działka na 127 mm, które Wam wcześniej mówiłem jako artyleria dodatkowa. No i słuchajcie, tutaj mamy stałe uszkodzenia 208 i uszkodzenia od eksplozji pocisków 1540, ale tu mamy więcej szczegółów. Uszkodzenia oddziału przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, który tutaj jest, moi drodzy, niespełna 2,5 km. Uszkodzenia są 165 i prawdopodobieństwo trafienia w ten cel to jest 85%. Uszkodzenia od średniego zasięgu to już tutaj 3,5 km. Uszkodzenia to 158 i prawdopodobieństwo trafienia jest 75%. I zasięg, moi drodzy, ognia dalekiego zasięgu to jest 5,5 km. Jest uszkodzenia to 102. No i mamy tutaj 75% prawdopodobieństwo trafienia w cel. Oczywiście zaraz przejdziemy do manewrowości. Mamy tutaj manewrowość tegoż okrętu. Ten okręt potrafi płynąć oczywiście bez flag i również tutaj od udogodnień. 35 węzłów. Promień skrętu jest 970 metrów i czas przestawienia steru jest 16 sekund. No i kamuflaż. Kamuflaż jest tutaj zamontowany oryginalny. I słuchajcie, kamuflaż tego okrętu bez kapitana, bez zamontowanych tutaj cudów niewidów. Mamy zasięg wykrywalności 14,1 km. Wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia łodzi podwodnej od 0 do 11,8 i zasięg wykrywania z powietrza również 11,8. No i teraz mamy tutaj na głębokości peryskopowej jest widoczny, moi drodzy, już 11,8 i tutaj mamy wykrywalność po wystrzale. Z baterii głównej to 20, prawie 1 km, bo dokładnie 20,9 i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem to jest prawie 15 km, a dokładnie 14,8 km. Tak to, moi drodzy, się przedstawia ten okręt. No i teraz to najważniejsze, na co my tutaj wszyscy czekamy. Zapewne chcecie się dowiedzieć, jakie mamy rozmieszczenie pancerza na tym oto pancerniku. I przechodzimy do rozmieszczenia pancerza. Tak ten okręt się, zobaczcie, przedstawia. No po kolorkach już co niektórzy mówią, no papier, karton, gips. Ale za chwileczkę się, moi drodzy, przekonamy. Tutaj wszystko powyłączam. Proszę bardzo, zaczniemy tutaj przede wszystkim od pancerza dziobowego i rufowego. I tutaj, moi drodzy, mamy pancerz o grubości 25 mm. Zobaczcie, 25 mm. Zaraz to dojdziemy dalej. Troszeczkę mnie musiałem to oddalić. O, może w ten sposób będziemy widzieli. Również mamy tutaj poszycie rufowe 25 mm. 25 mm, w środku mamy pancerz pionowy dziobowy 75 mm, mamy tutaj pancerz pionowy Cytadeli 76 mm, następnie tu jest, zobaczcie, pancerz pionowy Cytadeli 305 mm, no i tu już do góry jest 32 mm, z tyłu również jest to samo. Przejdźmy, moi drodzy, teraz do... Zobaczcie, ochronę przeciwtorpedową. Patrzę, jakby tutaj, o, może tak, zobaczcie. Poszycie boczne 32 mm. I teraz przejdziemy sobie do nadbudówek. Nadbudówki oczywiście, wiadomo, 19 mm i tutaj wieża dowodzenia 305 mm. Następnie przechodzimy do pancerza kazamaty i już go tutaj mamy. Pancerz kazamaty pionowy 32 mm. Tak, no i teraz zobaczmy pancerz Cytadeli. Zobaczcie, to jeszcze przed chwileczką Wam mówiłem. Może uda się teraz, no, nie bardzo. Będziemy musieli tak to pokazać. To co mówiłem, groźb przeciwtorpedowa 76 mm.
Następnie mamy tutaj pas pancerny 305 mm. No i to będzie tutaj pancerz pionowy 76 mm. No i to chyba byłoby na tyle. No i mamy, słuchajcie, tutaj wieżę, pancerz barbety 314 mm. Do góry mamy poszycia boczne 190 mm. No i tutaj mamy właśnie rozmieszczenie tego pancerza. Jeszcze wam pokażę, jak on tu się przedstawia w całości. Ten oto sposób. Czyli mamy grubość pancerza od 19 do 356 mm. No i teraz słuchajcie, mamy tutaj tylko i wyłącznie kapitana 19-perkowego. Wargaming, twórcy tej gry, preferują na 19 perek właśnie coś takiego. Jest tutaj specjalista napraw doraźnych. Następnie zapobiegawcze utrzymanie. Mamy tutaj werwę, czyli zwiększa prędkość okrętu, gdy ten pozostaje niewykryty. I mamy tutaj cel priorytetowy. Mamy tutaj przepływ adrenaliny. Następnie ekspert napraw doraźnych. Ekspert kamuflażu, czyli tu już schodzimy 10% z wykrywania. No i oczywiście ekspert przeciwdziałania pożarom. I teraz od razu przechodzimy, słuchajcie, do wyposażenia tego okrętu. Oczywiście mamy tutaj bomby głębinowe, tutaj wam nie mówiłem. Zasięg maksymalny jest 10 km. I tutaj czas przodowania 30 sekund i moi drodzy, maksymalne uszkodzenia 4200 i tu mamy tylko zrzut dwóch bomb. Mamy, słuchajcie, przyspieszacz ładowania torped w tym oto pancerniku. Mamy również grupę naprawczą i słuchajcie, mamy tutaj przywracanie PW na sekundę plus 348. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego to 28 sekund i czas przeładowania jest 80-sekundowy i liczebność sprzętu eksploatacyjnego to mamy 3. No i oczywiście mamy grupę naprawczo-ratunkową. No i teraz przechodzimy, słuchajcie, do wyposażenia. Twórcy gry preferują modyfikację głównego uzbrojenia. Tutaj. Następnie preferują modyfikację pierwszego systemu kontroli uszkodzeń. To widzicie z taką oto strzałką. Następnie mamy tutaj modyfikacja systemów celowniczych. Mamy tutaj modyfikacja drugiego systemu kontroli uszkodzeń. Widać, że ten okręt będzie bardzo lubiał się chyba palić, bo tu widzieliśmy na kapitanie i tutaj też jest preferowane. Tak. Następnie kamuflaż. Czyli musimy tutaj zejść z kamuflażem i zejść na kapitanie. Tu będziemy tam, bo 10%, no i oczywiście to troszeczkę też można zejść, zgubić tego kamuflażu. No i teraz zobaczmy. Jest tutaj jeszcze, moi drodzy, do baterii głównej, modyfikacja trzeciej głównej baterii. Ja jestem, słuchajcie, ciekaw, jak my byśmy teraz może zeszli tutaj z kamuflażem. Cykniemy tutaj kamuflaż, zamontujmy ten kamuflaż, no i szybko wskoczę na kapitana, kliknę tutaj, abyśmy mogli zobaczyć ten oto kamuflaż. Proszę bardzo, tu nam troszeczkę, o, tak tu jeszcze miała być, ale to ok. Myślę, że zrobimy to tak. Opanujmy, aby tylko teraz zobaczyć, jak będziemy mieli tutaj kapitanem i schodzimy na kamuflażu, moi drodzy, na 11,5 km. On był widoczny prawie tam 14. Czyli będzie 11,5 km. No i słuchajcie, to by było na tyle, co mógłbym tutaj powiedzieć na temat tego okrętu. Ten okręt jeszcze jest w fazie testowej i wszystkie dane mogą ulec, moi drodzy, zmianie. A wszystko, co wam powiedziałem, to bez zamontowania, widzieliście flag
Kamuflaż jest oryginalny, no i bez kapitana. Jedynie kapitan tutaj jest dla nas w testach 19-perkowy. Także moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie i gorąco Was pozdrawiam. No i do zobaczenia w następnym odcinku.